W kulturalnym wieczorze dzisiaj na antenie Radia Z. gość specjalny, dość wyczekiwany. Tomasz Organek, cześć Tomku. Cześć, witam dzień wszystkich. Dobry, dzień dobry. Bardzo czekamy na Twoją najnowszą płytę. Na razie stoję, na razie patrzę. Ja się tak zastanawiałam, czy, czy przy tej płycie był jakiś syndrom kolejnej. Czy to jest y, dla artysty, który już trochę y, ma za sobą jakiś właśnie stres, y, no, są oczekiwania i tak itd. Jak to było w przypadku tej płyty? Stres był, ale w ogóle nie związany z, jakby z, z przyszłą recepcją tej płyty, tylko stres wywiązał się z tego, yy, że przekładaliśmy tę płytę już chyba z cztery razy yy, z powodów pandemicznych, bo naszą taką główną siłą yy, są koncerty i, i promocja materiału na koncertach, bo my jesteśmy zespołem totalnie koncertowym, yy, więc bez koncertów uznaliśmy, się, że, uznaliśmy że wydawanie tej płyty jest całkowicie bezcelowe. Yy, wiesz, Sztuczna promocja gdzieś tam w mediach i opowiadanie o tym, że, że jest fajnie, wiesz, i, 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 i ze dwa klipy. To, to jest kompletnie, uznaliśmy bez sensu, więc stres się z tego brał, że my dopiero teraz wydajemy te płytę. A tak naprawdę, ona powstała ze dwa lata temu już. Ehm. Jakoś tam nie potrafiliśmy jej skończyć, ale też nie z tego powodu, że nie mieliśmy pomysłów. Tylko wiesz, jak się wszystko rozciąga w czasie, i masz w perspektywie na przykład, że przez pół roku nie wydasz tej płyty, to nie chce ci się iść do studia i nie wiem, wymyślać tekstów, czy nagrywać gitar, no bo mówisz sobie, dobra, to jeszcze zdążę, to może jeszcze coś wymyślę. I tego nie robisz, oczywiście. nie? Więc y, ja mam takie poczucie, że mam nową płytę która moim zdaniem jest bardzo dobra, znaczy ja ją bardzo lubię, bo to jest jakby zupełnie nowa muzyka, ale też jestem jakby zmęczony tym, tym okresem oczekiwania na wydanie tej płyty. Z jednej strony pięć lat prawie minęło, prawda? Od Czarnej Madonny, ale nie tak, tak dawno wypuściliście płytę z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. To jest wasza płyta, czy to nie jest wasza płyta? Nasza oczywiście. Niby, jeszcze tylko wrócę do tego okresu. Niby to jest pięć lat, ale my zagraliśmy... Naprawdę kilkaset, naprawdę ja mam taki kajecik i sobie liczę koncerty. Niedługo będzie tysiąc koncertów, które ja zagrałem. Zresztą chcę zrobić imprezę z tej okazji. Eee, więc Mieliśmy masę koncertów, przy okazji wydaliśmy reedycję płyty jeszcze poszerzoną. Później mieliśmy tę płytę, właśnie ostatnio, o której mówisz. Więc, więc to nie jest tak, że my siedzieliśmy przez 5 lat i nic nie robiliśmy. Tej pra pracy było bardzo dużo, ale wracając do płyty, ocali nas miłość. Oczywiście, że to jest nasza płyta. Jeszcze znaczy nie wiem, w jakim sensie zapytałeś, czy to jest nie nasza. Pewnie chodzi o styl muzyczny, tak? Czy... Nie, nie, nie. Tylko mówimy o, o, że oczekujemy cały czas na Twoją płytę. To będzie tak naprawdę druga płyta druga, tak? Tak. organka, ale wbrew pozorom trzecia. Nie, to będzie czwarta już. To, bo... Bo, bo trzecia ocali nas miłość, a teraz. No, będzie czwarta, ale regularna trzecia. Taki, ta, ta, takie to jest zamotane wszystko. Ale płyta ocali nas miłość, bo już wróćmy do tego. E, oczywiście, że nasza płyta, bo my skomponowaliśmy całą muzykę, jakby oryginalnie od początku. Ja postanowiłem nie korzystać z, z, z wierszy poetów powstańców, tak jak zwykle to się odbywa, mhm. tylko napisać swoje teksty. Więc ta płyta jest w 100% nasza. Ona jest troszeczkę różna od tego, co my robimy na co dzień. I specjalnie ona jest różna, bo nie chcieliśmy nagrywać kolejnej gitarowej, rockowej płyty z riffami, tylko jakby otworzyć się zupełnie na, na te historie powstańcze, na, 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 na stylistycznie nie ograniczać się zupełnie, tylko nagrać po prostu płytę z muzyką, z nastrojową muzyką, która by oddała. Jakby oddała nastrój tych tekstów, które napisałem, i tak dalej. Ale impuls poszedł ze zdjęć, prawda? Tak. Co tak. Co takiego zobaczyłeś w tych zdjęciach? Tak. I to jest ważne, bo, bo do, w momencie pierwszej rozmowy, gdy zostałem zaproszony przez dyrektora. Ołdakowskiego do, do Muzeum Powstania Warszawskiego, to wywiązała się bardzo miła rozmowa i dyrektor wyciągnął album Eugeniusza Lokajskiego, pseudonimu brok, który oni niedawno wydali. I powiedział, że słuchajcie, ma, ma, macie te zdjęcia, albo może się Wam do czegoś przyda, może nie. Ja obejrzałem ten album i zrozumiałem, że mamy gotową płytę, bo te zdjęcia są wspaniałe. Fotograf Brok nawet to jest jakby pierwszy singiel z tej płyty. Fotograf Brok, czyli Eugeniusz Lokajski, zrobił prawie tysiąc zdjęć podczas powstania. Celowo odłożył karabin, a, a wziął aparat do ręki, bo rozumiał że, rozumiał, że to jakby ten oręż jest ważniejszy w tym sensie, że może przekazać jakąś prawdę przyszłym pokoleniom, pokazać co się zdarzyło w Warszawie w 1944 roku. I na tych zdjęciach pytasz mnie, co zobaczyłem? Zobaczyłem życie przede wszystkim. I to jest, i to mnie uderzyło. Znamy oczywiście historię, mamy przed oczyma od dziecka te wszystkie obrazy tragiczne tej, tej, tego całego dramatu. Zburzonego miasta, zabitych ludzi, ale na tych zdjęciach było mnóstwo życia. Takie przejawy życia, takie właśnie migawki fotograficzne, w których ci ludzie mieli chwilę swojej prywatności, chwilę jakichś prywatnych spraw, jakieś miłości, jakieś niezałatwione sprawy. Tu się cieszą. Tu... Na okładce tego zdję tej płyty jest taka trójka ludzi z pieskiem. Oni z znaleźli tego pieska i przez chwilę zapomnieli o, o to, tego, co się dzieje za, yy, za oknem, czy tam gdzieś tam na drugiej ulicy. I szczerze się ucieszyli. Na jednym ze zdjęć, jedna kobieta podaje drugiej zupę z takim uśmiechem. Nie wiem, jest taka dziewczynka w cudowne zdjęcie z taką burzą włosów, i, dla, i, i właściwie do tego zdjęcia napisałem piosenkę lustereczko, która przegląda się w lusterku i chce być bardzo, i chce być ładna. Tam widać taki błysk wokół, że ona tam się wali, burzy, a ona chce się tam, ona chce się może dla jakiegoś chłopaka ładnie wyglądać. Nie wiem. I to są takie przejawy życia, o których chciałem napisać. I stąd ta płyta. No tak, I, teraz, taka... I teraz złóżmy tę płytę. Z tą, którą się za chwilę. Ta, która się to są dwa okaże. różne klimaty. E, też zresztą... trójka ludzi na, na, na okładce, prawda? Ja też się tak, zastanawiam, tak, co tak. to znaczy, że to jest muzyka na nowe czasy, bo, bo tak o tej płycie tak, tak. mówicie. Jakie czasy? Co ty tym razem e, będziesz rozstrząsał? Rozstrząsał. No, będę roztrząsał tematy obecne, te, mm -hmm. takie, które nam towarzyszą. Tam jest trochę publicystyki w, w tym, na tej płycie. Taką próbą, którą już poznaliście, jest piosenka Pogo, na przykład, komentująca rzeczywistość. I jest tam kilka takich utworów, więc to jest w tym sensie płyta na nowe czasy, że rozumiejąc jakby dzisiejszy świat, dzisiejszą Polskę, nie mogłem o tym nie powiedzieć, albo napisać całą płytę o jakiejś romantycznej miłości, bo, bo czuję potrzebę też zabrania głosu w niektórych sprawach. Muzycznie też ta płyta jest inna niż, niż poprzednie płyty, takie retro, vintage'owe, bo też zrozumieliśmy, że, że na nowe czasy i te Obecne, takie teraźniejsze teksty mówiące o tym, co jest tu i teraz, potrzeba nowoczesnego nośnika. No Nie wyobrażam sobie, żeby grać hendrixowskie riffy i opowiadać o buncie na ulicy, bo jakoś nie wiem, mi, mi to nie siedzi. Więc takie past, postpunkowe rzeczy, jakieś elektroniczne, tam jakieś analogowe bardziej, bo to my z analogów korzystamy zauważyłem, że to lepiej siedzi do tych tekstów i stąd ten nowe wybrzmienie. A, tak, a propos tekstów, bo właściwie no tak sobie myślę, że jeśli jesteś aktorem, no to fajnie mieć szkołę teatralną, tak. a ty masz szkołę muzyczną, jesteś po filologii, czyli tak. jesteś takim idealnym twórcą, <laughs> który jest bardzo dobrze do pisania przygotowany. Mało tego, napisałeś swoją powieść. Generalnie no mówisz, tak. że właściwie no, zawsze pisałeś, a ta muzyka tak. pojawiła się później. Ale czy ty czujesz się poetą? Nie, absolutnie nie czuję się ani pisarzem, ani poetą, bo często ludzie mnie tak przedstawiają w kontekście książki. Ja mam taką silną potrzebę pisania i jakby spisywania tego, co czuję i widzę. Nie zawsze to jest w jakimś konkretnym celu, z przeznaczeniem na płytę, czy tam na książkę, czy na jakiś wiersz. Piszę niezależnie od, od doraźnej potrzeby, bo po prostu w, w, w tym się spełniam. To, to jest jakaś taka rozmowa ze sobą, yy, z kartką papieru, która mnie zawsze zrozumie, yy, na której mogę skorygować pewne rzeczy, błędy, nie wiem, myśli. Więc yy, polecam wszystkim, nawet jeżeli tego zawodowo nie potrzebują, nawet pisanie pamiętnika, bo to bardzo otwiera. Yy, zauważyłem też, że dopóki się czegoś nie wypowie na głos albo nie zapisze to człowiek czasami to pomija, nie myśli o tym, to mu gdzieś umyka i sobie wielu rzeczy nie uświadamia. Dlatego wszystkim polecam takie terapeutyczne pisanie nawet. Jesteś bacznym obserwatorem życia w ogóle i opowiadałeś o tym lustereczku, o tym zdjęciu, tak, które tak. zobaczyłeś kiedyś tam. I teraz pogadajmy o tym, co się wydarzy za chwilę, w październiku na nowej płycie. Tak. Bo ta trójka ludzi jest, no, wzbudza zainteresowanie i zastanowienie. Co jest z nami nie tak? Bo patrząc na listę hmm. widzę samoloty, Xanax, e, walcz. Na razie stoję, na razie leżę, czyli czekam, tak? co się wydarzy. Na razie stoję, na razie patrzę. No, przepraszam, na tak. razie stoję, na razie patrzę. Jacy jesteśmy? Bo rozumiem, żeby jak zestawiając te, te dwa zdjęcia, twoją tak. ogładkę i tamto, tak. teraz my się walimy, a dookoła jest kolorowo. Mhm. No, i z tą okładką też jest historia, bo my szukaliśmy bardzo długo pomysłu na, na tę okładkę. E, aż w końcu wymyśliliśmy bardzo prostą rzecz. E, I to się wzięło z tytułu, który ja, z tytułu. Płyty i też piosenki, która się znajdzie na tej płycie, takiej tytułowej. Na razie stoję, na razie patrzę. Bo ja sobie uświadomiłem, takie zadałem sobie pytanie: co ja chcę powiedzieć? Jak opowiedzieć o tej płycie i czym ona ma być? I, i, i doszło do mnie, że ja, ja nie wiem, bo ja na razie stoję i patrzę. Przyglądam się światu, przyglądam się Polsce i, i widzę mnóstwo jakichś kotujących się problemów, zagrożeń i patrzę. Kiedy coś się stanie, albo złego, albo dobrego, ktoś przyjdzie i to naprawi, albo się coś zepsuje już do końca. No bo no można tutaj opowiadać o tym wszystkim, o tych wszystkich problemach. Ale nie jesteś zaciekawiony, tylko no wyczekujący, tak? Tak, ale ja jestem, patr patrzę, tak jakby część ludzi powiedziała, że czuć zagrożenie z tej okładki. Ja bardziej widzę tam strach, bo tam jest dwoje dzieci, dziewczynka i chłopak, i ja po środku. Nie, tam troje dzieci jest i ja tam gdzieś w tle dwóch chłopców i dziewczyna. I chciałem przez tą kładkę pokazać, że na razie stoję i na razie patrzę ja, 46-letni facet to jeszcze ja się jakoś to rozumiem, ogarniam, nie wiem, wiem, z czym mogę się liczyć ale świat, który my przygotowujemy dzieciom jest zastraszający, mhm. bo czekają, bo widzimy ilość konfliktów na świecie, kryzys klimatyczny, który przyniesie ze sobą kolejne konflikty, fale pewnych uchodźców, emigrantów. Widzimy, co się dzieje z uchodźcami w Polsce, jak jesteśmy przygotowani w ogóle na przyjmowanie uchodźców. Zero polityki imigracyjnej, taka, która już od lat istnieje na zachodzie Europy. Musimy się przygotować na falę uchodźców klimatycznych, bo, bo przy tym Stopniu przy tym stopniu ocieplenia, ci ludzie po prostu będą wracać, będą jechali uciekać, na, uciekać z, z południa, Musimy przyjeżdżać na północ. Mamy mnóstwo. Politycznych też problemów, te, takich też geopolitycznych, yy, społecznych, nierozwiązanych, więc yy, musimy się stanowić, pandemie na przykład powstają. Teraz yy, też, też to chyba jest yy, objaw yy, ocieplenia klimatu, bo też mówi się o tym, że możemy mieć ich jeszcze więcej. I teraz zostawiamy te dzieci na napastwę jakiegoś losu, ale na razie nic z tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Niby jakieś tam pozorne działania wykonujemy, ale, ale na razie mamy świat w, w, w dosyć takim zastanawiającym stanie i stąd te dzieci na okładce. Tomek, ja jestem, nie jestem obiektywny wobec twojej twórczości i tego się wcale nie wstydzę, ale mam dwójkę małych dzieci. Tak. Mm. Powiedz mi szczerze, czy ja będę mógł tę twoją płytę wziąć do domu i posłuchać jej razem z nimi? Tak, na pewno tak, bo ja, ja, ja na pewno... Staram się mówić takim stonowanym językiem i, i uniwersalnym, i, i pisać te teksty dosyć uniwersalnie. Zresztą tak samo postąpiłem przy okazji Płyty Ocalina Nas miłość, bo pisząc o tamtych wydarzeniach, yy, chciałem przeprowadzić taki most do dzisiejszych czasów i pokazać, że właściwie ci ludzie walczyli o to, co. O co my byśmy dzisiaj też walczyli. Tam jest taki pasus też, o wolność trzeba walczyć każdego dnia i, i różne takie rzeczy. To samo można znaleźć na tej mojej nowej płycie, na płycie Organka już mówię. Jest co prawda jedno przekleństwo, ale ono służy... służy... no pewnemu. Zabieg stylistyczny. Tak, tak no nazwijam. serio. To jest zabieg stylistyczny, to jest taki właściwie już takie idiomatyczne. Sformułowanie, które, którym chciałem wzmocnić. Partykuła wzmacniająca, którym chciałem wzmocnić. Słychać tekst. od razu, że, że były pedagog. No tak, tak. Ja bym jeszcze Więc... dodała, że może przyszły prezydent, bo po prostu. Nie, nie, nie. Błagam. No nie. wiem, nikomu tego nie życzę. Nie, nie, Lepsza ja... zła muzyka niż polityka, no, no. ale masz zacięcie publicystyczne. Kiedyś powiedziałeś, że, że, za, że zastanawiasz się. To nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale że artyści tak jakby z czasem miękną. Ja mam wrażenie, że u ciebie jest trochę odwrotnie. <laughs> może być. Że odwrotnie, bo miękko w tym sensie, że jak się pojawiają pieniądze i pojawia się już takie dobre życie. Tak, jak pojawia się dobre życie, to już jest mniejsza ochota na rebelię i jest większe wyrachowanie, kombinacja, kalkulacja, czy, czy warto mi coś mówić, czy nie, może mnie nie zaproszą, a może mniej zarobię, a może stracę kontrakt. I ja też przechodziłem przez te jakby takie zwątpienia i chwilowe zawahania, ale pomyślałem sobie, że jeżeli ja nie będę mówił pełnym głosem, tylko yy, będę kalkulował i kombinował, czy może sobie kupić jeszcze piąte mieszkanie. No to... Yy, mogę powiedzieć brzydkie słowo, czy nie, nie? mogę. No to ze mnie... Uwaga, zabieg stylistyczny. D nie artysta, no po prostu. No. To, to, to znaczy, że oszukuję ludzi i zarabiam na nich hajs. Oczywiście żyję z tego i, i cudownie, że mogę się z tego utrzymywać, bo mogę wykonywać swoją pracę na 100% i to jest super, ale... Ten kompromis polegający na tym, że ja się wycofam z czegoś, żeby, żeby się lepiej czuć, to, no to nie, to już wolę jechać do Anglii znowu i zarabiać w barze. Tomek, na koniec jeszcze przed premierą Puty Zdrać Tajemnicę. Czy utwór Xanak jest bardziej molowy, czy bardziej durowy? No właśnie, i to jest ciekawa rzecz, bo on jest molowy do momentu refrenu, i w, w, w refrenie się rozjaśnia. Bo ja mam już dość takich piosenek, że one są takie smutne, smutne i po prostu wszyscy piszą smutne piosenki, bo wszystko jest źle, a my jesteśmy chorzy. Yy, nie, nie chciałem tego robić. Może dlatego, że ja się lepiej czuję teraz y, sam ze sobą. E, też dzięki terapii nie ukrywam. E, chciałem napisać taką piosenkę, którą dla której konkluzją jest y, jakieś takie światło bijące, że jest nadzieja, no, tak jak w hollywoodzkich filmach <grym> 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 i jest w ksanach. Y, takie światło i na odpowiadając na twoje pytanie, możesz słuchać tej płyty z dziećmi. <grym> e, premiera 22. Tak, Zdziernika. już ostatecznie. 20... No i trasa koncertowa, miast 17, więc to, trochę tego światła będziesz przekazywał. No tak. I, I bardzo się cieszę z tej trasy. Mam oczywiście drobne takie strachy, czy, czy aby się ta trasa na pewno odbędzie? Bo już dzisiaj dostałem, na przykład, przed chwilą od menedżera informację, że juwenalia krakowskie zostały przełożone na przyszły rok, mimo że miało być właśnie 1 października na otwarcie, na otwarcie Roku Akademickiego w Krakowie na AGH. No cóż, yy, oby, obyśmy te 17 koncertów zagrali, taką mam nadzieję. I z tą nadzieją zostańmy. Tomek Organek był dzisiaj bardzo z nami. Dziękuję. Wielkie dzięki. I ja bardzo dziękuję za spotkanie. Zdrowiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję.